Także proszę Państwa, w naszym radiu Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę oglądać nie ludzi, tylko po prostu budowle, budynki w centrum Warszawy, proszę Państwa. Centrum stolicy Polski. Stare i jare. Zapraszamy. Stare i jare. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszej audycji Muzyka Mistrzów pragnę przedstawić słuchaczom jedną z symfonii Franciszka Schuberta. Zanim jednak wsłuchamy się w jej brzmienie, kilka słów wstępu. Szósta symfonia wtedy Franciszka Schuberta jest ogniwem łączącym pięć największych symfonii tego kompozytora z dwoma dojrzałymi, siódmą i ósmą. I tak jak my filmujemy w centrum Warszawy budynki tutaj, gdzie głosiłam, jak przybyłam na misję do Warszawy, no tutaj w ogóle misja była od roku 1905, no to głosiłam w centrum budynki, pamiętam, 45, 47, 49, 51. No teraz one są tak troszeczkę zabudowane, że nie zawsze można wejść, ale Świadkowie Jehowy wszędzie byli po kilkadziesiąt razy. Módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobą życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podpro rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadziejo chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapłać. Bóg zapłacił wszystkim, którzy wraz z nami trwali na modlitwie różańcowej. Tragiczne wydarzenia, które do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. I jedną z tych, to najważniejsze, tragedią jest właśnie katastrofa Smoleńska. I ja mam nadzieję, że nie będzie to ta katastrofa, która zostanie bez wyjaśnienia. Narodem przyczyn zajmuje się m.in. prokuratura krajowa. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, współpracownicy. A jednak widzisz, nie może pozostać bez wyjaśnienia. Na etapie wyjaśniania, że coś nie jest tak. Że coś nie jest tak. Jest już zgłoszonych ponad 40 tysięcy nazwisk tych bohaterów, choć rozpoczęliśmy tę akcję 67 lat po wojnie, a więc wielu świadków tych heroicznych czynów zmarło i już wielu nie będzie można ocalić poza zapomnieć. Obecnie Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość, który powołała 1 stycznia tego roku Fundacja Lux Veritatis, również opracowuje dokumentację dotychczas niezgłoszonych na nasz apel bohaterów ratujących Rzym. Prosimy, nie odkładajcie Państwo na później, lecz zgłaszajcie teraz nazwiska tych bohaterów, o których wiecie, ocalmy ich od zapomnienia. Niech będą oni jak światło dla następnych pokoleń.
strzałów i ataków. No bo jakbyśmy tutaj zrobili raz najbardziej odstrzeliwanych polityków, to my to wiem, to nie ma się rewisz, że ten number one, powtarzam, 56, dopiero znajdzie się tutaj efekt, może być mogli przewidywać, który telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Jeśli telefon jest zajęty, prosimy próbować aż do skutku. Bądźmy cierpliwi. Centrala nasza przyjmuje tylko telefony niezastrzeżone. Jeszcze raz przypominam, numer telefonu do tej akcji ocalić od zapomnienia 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Także numer podawany we wtorkowej audycji ocalić od zapomnienia jest aktualny. To jest inny numer, ale również aktualny. Zapłać za zrozumienie i współpracę. Razem możemy uczynić wiele. Ocalmy od zapomnienia tych wielkich bohaterów, męczenników II wojny światowej za innych ludzi. Takiej komfortowej sytuacji, w której zawsze funkcjonuje rząd, prawda? W momencie, kiedy ta opozycja staje się już rządem, zbliża się godzina 13. Okazuje się, że no, musimy sobie pewne sprawy się zmierzyć. No i okazuje się, że czasami ten system jest mocny i tak ciężki do skrócenia. Tu Radio Maria, zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawią siostra Grażyna Magińska i redaktor Piotr Brzeźna. Znalazł się dzisiaj Antoni Macierewicz i ta komisja, którą właśnie Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę zakładającą wybudowanie nowej drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym poprzez wykonanie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przygotowana przez rząd ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską zakłada, że budowa nowego szlaku wodnego ma się rozpocząć w 2018 roku, a zakończyć w 2022. Jej koszt ma wynieść około 880 milionów złotych. Ma być finansowana ze środków państwa. Według proponowanych rozwiązań kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich, takich jak zanurzeniu do 4 metrów długości, 100 metrów i szerokości 20 metrów. Po likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego banki znalazły nowy, bardzo skuteczny sposób na odzyskiwanie należności od swoich klientów, którzy nie spłacają kredytów. Chodzi o sądowy nakaz zapłaty, napisał jeden z dzienników. Sprawa dotyczy artykułu 485 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który pozwala zastosować postępowanie nakazowe najtańsze i najwygodniejsze dla banku wszczynającego sprawę. Wystarczy, że bank przedstawi w sądzie wyciągi ze swoich dokumentów, które świadczą o istnieniu długu. Na ich podstawie sąd szybko wydaje nakaz zapłaty, dzięki czemu można zająć na przykład wynagrodzenie kredytobiorcy. W ocenie posła Janusza Szewczaka, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów, takie postępowanie banków jest niedopuszczalne. Dlatego parlamentarzysta złożył interpelację w tej sprawie. To jest jawna drwina z nakładanych na rynek, na podmioty bankowe przepisów. Czekam na odpowiedź w sprawie tej interpelacji, ale przecież to już jest sprawa poszczególna na rynku. Zastanawia mnie milczenie, czy też jakieś przyzwolenie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, która powinna natychmiast reagować na takie decyzje również, ponieważ czy Komisja Nadzoru Finansowego ma dbać również o to, żeby prawa uczestników rynku były równe, więc wydaje mi się, że wszystkie możliwe Tym razem zmiany w przepisach ograniczające korzystanie przez banki z takiego rozwiązania zapowiedział już wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, poinformowała gazeta. Rekonstrukcja rządu na pewno kiedyś będzie, powiedział w jednym z wywiadów marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak dodał, że w Izbie Wyższej nie było jeszcze w polskiej demokracji rządu, który nie ulegałby zmianom. Na razie ani marszałek Senatu, ani tym bardziej sama premier Beata Szydło nie mówią o konkretnych zmianach personalnych.
marszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenia jednak, że niektórzy z ministrów będą musieli mocniej pracować. Zdaniem polityka brakuje też spójnej komunikacji. Jak dodaje, szefowa rządu na bieżąco nadzoruje pracę poszczególnych resortów i to ona ma najlepszą wiedzę o tym, jak działa Rada Ministrów. Według posła Pawła Grabowskiego z ugrupowania Kukiz 15 nadszedł dobry czas na podsumowania oraz ewentualne zmiany. Żaden rząd nie trwa wiecznie, nic nie trwa wiecznie i tutaj minęło już niemal półtora roku, więc to jest dobry czas, żeby sobie podsumować, zastanowić się, które resorty działają w sposób sprawny, a które działają niesprawnie. Moim zdaniem przede wszystkim minister spraw zagranicznych jest do wymiany, również minister zdrowia, który forsuje złą, nawet negowaną w środowiskach posłów Prawa i Sprawiedliwości reformę służby zdrowia. Także tych dwóch ministrów przychodzi mi w pierwszej kolejności, natomiast absolutnie nie jest niczym dziwnym to, że się dokonują zmiany personalne w rządzie. Tak po prostu jest. Przypomnijmy, że na przełomie stycznia i lutego premier Beata Szydło przeprowadziła przegląd resortów. Wtedy do żadnych zmian personalnych nie doszło. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Podkomisja Senatu Stanów Zjednoczonych zajmie się katastrofą smoleńską, poinformował nasz dziennik. Senator Ron Johnson z Wisconsin, przedstawiając raport na temat polityki Stanów Zjednoczonych wobec Rosji, powiedział, że w gronie prezydium senackiego z komisji omawiana jest sprawa tragedii z 2010 roku. Według niego celem rozmów powinno być naświetlenie sprawy i zwrócenie na nią uwagi opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Poseł Jacek Świat, mąż świętej pamięci Aleksandry Natalii Świat, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, podkreślił, że umiędzynarodowienie może przyspieszyć dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii. Długo czekaliśmy na to, żeby prawo smoleńskie wyszło poza granice Polski. W zgodzie wczoraj Senator Ron Johnson kieruje podkomisją do spraw Europy i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w Komisji Spraw Zagranicznych. Nie jest to pierwsza inicjatywa strony amerykańskiej w sprawie katastrofy smoleńskiej. W 2011 roku senator Richard Burr zaproponował wydanie uchwały wzywającej do niezależnego śledztwa w sprawie tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Nie została ona jednak przyjęta i utknęła w Komisji Spraw Zagranicznych. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzie niegdzie, zwłaszcza na południu, przelotny deszcz, w Karpatach możliwe również burze. Na termometrach od 15 do 18 stopni, na północy i w Kotlinach Górskich chłodniej, tam gdzieś od 13 do 16 stopni, nad samym morzem miejscami około 10, wiatr słaby. Na barometrach w Warszawie 1012 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat obrona życia w wymiarze globalnym. Naszym gościem będzie ojciec Shenan Bukiet, prezydent Human Life International. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Dreams trwa o godzinie 18.15. Natomiast audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat męska inicjacja drogą do dojrzałej męskości. Naszymi gośćmi będą ksiądz dr Tomasz Strojnowski i pan Maciej Janowski. Początek tego spotkania godzina 21.30. Niestety, ale wiele dowodów zostało już zniszczonych, wiele rzeczy. Uwaga, młodzi! W sobotę 6 maja kolejna 18 pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem Z Maryją idźmy i głosimy Jezusa Chrystusa. Zapraszamy
Zapraszamy wszystkich do udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Już teraz zaplanujcie czas w taki sposób, by móc spotkać się na Jasnej Górze. Rozpoczynamy o godzinie 16. Na początek czas świadectw oraz koncerty. Będą z nami Arkadio. Po godzinie 18:00 święci błogosławieni przyprowadzą nas do ołtarza Jezusa Chrystusa na szczycie jasnogórskim, gdzie celebrować będziemy Eucharystię pod przewodnictwem i ze słowem księdza biskupa Adama Wodarczyka z Katowic. Podczas liturgii towarzyszyć nam będzie zespół muzyki sakralnej Lumen. O godzinie 21:00 zabierzemy naszą misję głoszenia Ewangelii Maryi, Królowej Polski i naszej Matce. Nie możecie zabraknąć razem z nami na Jasnej Górze. Przyjedź i przyprowadź ze sobą swoich bliskich. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy o.grzegorz.wos@radiomaryja.pl. Czekamy na Was 6 maja na Jasnej Górze. Chociaż nie zmieniamy prawa, to prostu zmieni się klimat. Ta walka jest taka bardziej zdecydowana. Adrian, na koniec tego miejsca zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał statutę z ustawą metropolitalną dla województwa polskiego. Ta ustawa jest podpisywana tutaj, bo ona jest tu skierowana. 10 minut po godzinie 13:00. To jest podpisana, która jest tutaj podejmowana. To jest dla mnie znak, że ja jako przedstawiciel Rzeczypospolitej, a więc całej Polski, a więc elemem władzy... Czyli Radio Koncita, proszę Państwa, to jest Radio Koncita.